Na wstępie chciałbym podziękować wszystkim widzom, którzy zdecydowali się mi zaufać i zasubskrybować Księgę Grozy na samym początku jej istnienia. Nigdy nie spodziewałbym się tak ciepłego przyjęcia w branży creepypast. Tymczasem historię na język polski przełożył Berezowski Oskar. Kto jest najgorszą, najbardziej nikczemną osobą, jaka przychodzi ci do głowy? Jeffrey Dahmer, Ted Bundy, Luis Garavito, a może Pol Pot? Oczywiście, można podać własne argumenty za każdym z nich lub za kimkolwiek innym. Jednak wszystkie te osoby mają jedną wspólną cechę. Są ludźmi. Głupimi ludźmi, próbującymi zachowywać się jak potwory. Czy to z powodu wzniosłych, niedorzecznych idei, czy też jakiejś pierwotnej chęci buntu przeciwko całemu społeczeństwu. Jest to dość dziwaczne zjawisko. Jednak żadna z tych chorych osób nie zapuściła się w prawdziwą otchłań. Być może wpatrywali się w nią. Zanurzyli w niej stopy. Ale żadno z nich nie zanurzyło się do końca. Mimo wysiłków, nie potrafili oddzielić się od swojego człowieczeństwa. Ale to dobrze. Dzięki temu stosunkowo łatwo ich złapać. Zła wiadomość jest taka, że od czasu do czasu zdarzają się wyjątkowe przypadki. W naszych kręgach nazywamy takie osoby ludźmi pustki lub po prostu obcymi. Są to jednostki tak dalece zepsute, że trudno je już uznać za ludzi. Co jest przyczyną powstawania takich jednostek? Cóż, nie wiem. Nikt tak naprawdę tego nie wie. Może urodziły się z tym ukrytym potencjałem. Może przeszli jakąś niejasną nadprzyrodzoną transformację. Może to nieudane eksperymenty. Kosmici z innej planety. Cholera, może to dosłownie demony z piekła rodem sprowadzone tu przez jakiegoś głupca, który musiał odprawić jakiś popieprzony rytuał. Jedynym szczegółem, który ma znaczenie, jest fakt, że istnieją. A radzenie sobie z nimi jest więcej niż męczarnią. Na pewno znasz koncepcję więzień o najwyższym poziomie nadzoru. Miejsca, do których trafiają narkotykowi królowie, terroryści, seryjni mordercy i tym podobni. Miejsca przeznaczone do przetrzymywania najgorszych z ludzi. Cóż, te miejsca to żart w porównaniu z miejscem, w którym przetrzymywani są obcy. Na parze nieujawnionych współrzędnych, w podziemiach maleńkiej wyspy, gdzieś głęboko na Atlantyku, istnieje więzienie niepodobne do niczego, co można sobie wyobrazić. Nazywamy je po prostu dziurą. Zakład karny dla czystego, nieokiełznanego zła. Zbiorowego zła, które z pewnością doprowadziłoby do zagłady ludzkości w ciągu kilku miesięcy, gdyby pozwolono mu szaleć po świecie. Pozwólcie, że podkreślę to nieco bardziej. Osoby, które muszą być tam przetrzymywane, nie są po prostu kryminalnie niepoczytalne. Są to pierdoleni wariaci, kryminalnie nie z tego wszechświata. Oczywiście nic o tym nie wiesz. Dlaczego miałbyś wiedzieć? Rząd prawdopodobnie poświęciłby tysiące dzieci, zanim zdradziłby choć jeden szczegół na temat tego miejsca osobie bez odpowiednio wysokich uprawnień. Ale wiesz, taki właśnie jest rząd. Przed moim przyjazdem było tam dokładnie 32 więźniów, nie licząc dwóch, których wciąż aktywnie poszukiwano w brazylijskim metrze i rosyjskiej tundrze. To było już mniej więcej wszystko ze świata. Przynajmniej zakładaliśmy, że to wszyscy. W dzisiejszych czasach niczego nie można być pewnym. Każda cela była piekielnie ufortyfikowana. Specjalnie zaprojektowana, aby przeciwdziałać i powstrzymywać obcego, którego przetrzymywała. Gdyby udało im się uciec, w większej komorze czekało na nich 8 dronów uzbrojonych w karabiny maszynowe, ostrza, granaty i rakiety. Gdyby udało im się przedrzeć przez to, do akcji musiałoby wkroczyć 20 strażników,
w zmechanizowanych kombinezonach. Wszyscy jednak zdawali sobie sprawę z bezsensowności tego protokołu. Ci strażnicy zostaliby zabici w ciągu kilku sekund, niezależnie od tego, z jakim obcym przyszło im się zmierzyć. Może w kilka minut, jeśli byli naprawdę doświadczeni. Szczerze mówiąc, nie jestem do końca pewien, dlaczego my, zwykli strażnicy, w ogóle tu stacjonujemy. Biurokracja, jak sądzę. Kto wie, co rząd sobie myśli. Gdyby sytuacja stała się zbyt drastyczna, istniał tylko jeden realny środek zaradczy. Ostatnia deska ratunku, że tak powiem. Najwyższe władze musiałyby wezwać coś, co nazywano Task Force Void Nova Hammer. W skrócie TFVNH. Nigdy wcześniej nie widziałem ich w akcji, ani nie wiem o nich zbyt wiele. Nie to, żebym chciał. Jeśli kiedykolwiek zobaczysz ich na własne oczy, to musisz mieć bardzo zły dzień. Dlaczego więc ujawniam te wszystkie ściśle tajne informacje, przez które mógłbym zginąć albo zostać wrzucony do najgłębszej dziury, jaką można sobie wyobrazić na resztę mojego krótkiego życia? Cóż, oceniam, że istnieje około 90% szans, że umrę przed końcem dzisiejszego dnia. A nawet jeśli uda mi się wyjść z tego fiaska, moje życie już nigdy nie będzie takie samo. Więc jebać to. Zaczynamy. Mój dzień zaczął się mniej więcej normalnie. Należałem do oddziału pilnującego niejakiego Jima Henningera. Tak brzmiało jego prawdziwe nazwisko. Nie wzbudza zbytniego lęku, prawda? Dlatego musieliśmy go nazwać inaczej. Ponieważ był kiedyś jakimś psychopatycznym chirurgiem czy coś, nazwaliśmy go chirurgiem. Wiem, że to bardzo kreatywne. Przy wzroście 171 cm i wadze 61 kg nie wygląda na wielkiego. Tak, musieliśmy wszyscy zapamiętać jego dokładne dane. Jednak jeśli kiedykolwiek znajdziesz się z nim w jednym pomieszczeniu, to niezależnie od tego, jak wielki i twardy jesteś, zostaniesz poddany sekcji własnych zwłok. Główne niebezpieczeństwo związane z jego osobą wynika z faktu, że wydaje się on być w stanie teleportować się na życzenie. W jednej sekundzie będziesz wpatrywał się w jego ciemne, pozbawione życia oczy, a po jednym mrugnięciu zniknie w obłoku czarnej mgły, by po chwili oddychać ci prosto w kark. Z tego powodu na jego monitorze musi znajdować się co najmniej 10 par oczu przez cały czas. Nie da się tego obejść. Jeśli nie będzie obserwowany, ucieknie. Jest też w pewnym sensie nie do zabicia. Nieważne ile kul wpakujesz w jego głowę i ile ostrzy wbijesz mu w klatkę piersiową, facet po prostu nie padnie. A kiedy już dostanie w swoje ręce skalpel, o kurwa. Oczywiście to tylko jeden z 32, a w porównaniu z nimi jest łagodniejszy. Moja zmiana na warcie zakończyła się bez żadnych komplikacji. Rutynowe sprawy. Poszedłem na przerwę do stołówki z moim kumplem Sandu. Nasze rozmowy były zazwyczaj dość oschłe, ale przynajmniej mogłem z nim porozmawiać. Z innymi strażnikami trudno się dogadać. Wszyscy są po prostu dziwni. W ten czy inny sposób. Tak czy inaczej, lunch był zazwyczaj najprzyjemniejszą częścią dnia pracy w dziurze. To, co mi się nie podobało, to ten pierdolony alarm i ogłuszający komputerowy głos, który powtarzał słowo naruszenie i włączył się w momencie, gdy miałem wyjąć chili z mikrofalówki. Widziałem, jak twarz Sandu zrzedła, gdy to się stało. Chyba sobie kurwa żartujecie, wykrzyczał. Do tej pory doświadczyłem tylko jednego drobnego naruszenia i to ze strony chirurga. Tego dnia chyba nikt z nas nie zwracał na to uwagi. Przepłynął około 8 mil od wybrzeża, używając skradzionej łodzi, a w trakcie zabił 145 osób. Potrzeba było 3 dni, aby ściągnąć go z powrotem,
i kolejnych 4 tygodni, aby naprawić wszystkie szkody, jakie wyrządził w infrastrukturze. To wszystko dotyczyło tylko jednego więźnia. Gdybyśmy mieli do czynienia z 3 lub więcej, nasze wspólne wysiłki jako strażników nie dawałyby żadnych szans. W historii istnienia dziury doszło tylko do jednego poważnego naruszenia, podczas którego niemal jednocześnie wydostało się z niej 8 obcych. Był to również jedyny przypadek, kiedy TFVNH musiało wkroczyć do akcji. Było to około 12 lat temu, na długo przed tym, jak sam zostałem strażnikiem. Co z tego wynikło? Nie mam na tyle wysokich uprawnień, żeby to wiedzieć. Ale mogę się założyć, że nie było to nic wesołego. Mieliśmy opracowaną procedurę naruszeń. Był to długi dokument, w którym dokładnie opisano, co mamy robić i gdzie się udać. Czytałem go wcześniej i to pieprzona ściema. Zasadniczo opiera się na założeniu, że jesteśmy mięsem armatnim i że mamy obowiązek zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby zatrzymać więźniów. Gdyby ktoś rzeczywiście postępował zgodnie z procedurą, zginąłby natychmiast. No i co mamy do cholery zrobić? Ktoś zapytał. W odpowiedzi wszyscy wzruszyli ramionami. Z wyjątkiem Safsona, rzecz jasna. Nienawidziłem Safsona. Facet wydawał się wierzyć, że jego życie to film akcji, a on sam jest niezwyciężonym głównym bohaterem. Jesteście cipkami czy co? Krzyczał na cały głos z głupim uśmiechem na twarzy. Nigdy nie ma tu żadnej jebanej akcji. Chodźmy, kurwa! Zanim ktokolwiek zdążył go powstrzymać, podniósł karabin i otworzył drzwi, jak wielki pierdolony kretyn, którym właśnie jest. Ponieważ alarm był włączony, ledwie słyszeliśmy, co się dzieje na zewnątrz w korytarzu. Z tego powodu wszyscy byliśmy zszokowani, gdy zobaczyliśmy Morgiego Korgiego stojącego na zewnątrz. Wyobraź sobie faceta, który chodzi w brudnym, ogromnym, przerażającym kostiumie psa. A teraz wyobraź sobie, że ten facet ma 218 cm wzrostu i głos, który jest jednocześnie głęboki, zgrzytliwy i dziecinny. To jest właśnie Morgi Korgi. Widziałem, jak brawura opuściła twarz Safsona w momencie, gdy zobaczył to paskudztwo na własne oczy. Do tej pory widzieliśmy go tylko na ekranie. Zawsze nienawidziłem, gdy ludzie próbowali naśladować psy. Ale usłyszeć to od Morgiego było czymś zupełnie innym i o wiele gorszym. Zanim Safson zdążył położyć palec na spuście, jego głowa została zmiażdżona na papkę. Morgi zaczął atakować innych strażników, bez trudu miażdżąc ich kończyny swoimi przerośniętymi łapami. Przełączał się między bieganiem na nogach, a czołganiem na czworakach. Ostatnią rzeczą, jaką widziałem przed ucieczką z tego pokoju, było zmuszenie przez Morgiego pozostałych przerażonych agentów do zabawy w aportowanie za pomocą wyrwanej ręki. Ależ oczywiście to nie tak, że udało mi się uciec w lepsze miejsce. Cała placówka oszalała. Dowódcy oddziałów byli wściekli, próbując skompletować jakąś grupę prewencyjną. Nie mogłem zrozumieć ich dziwnych urojeń. Czy my, strażnicy, mamy być twardzielami? No jasne. Ze względu na naszą sprawność w terenie, zostaliśmy specjalnie wybrani spośród wszystkich agentów CIA i personelu wojskowego, abyśmy zostali wysłani do tego przeklętego miejsca. Daj nam przemytników, terrorystów i tym podobnych, a zmieciemy ich. Ale to, z czym nie damy sobie rady, to istoty, które nie powinny w ogóle istnieć. Oglądamy slashery i filmy o stworach ze świadomością, że patrzymy na fikcję. To rodzaj wizualnego katarsis dla naszej wrodzonej fascynacji tym, co mroczne i ponure. To nie powinno być prawdziwe. A my nie mamy pojęcia, jak się zachować, gdy widzimy, że coś takiego stoi tuż przed naszą twarzą. Nawet my, tak zwani elitarni agenci. Jak już mówiłem,
Nie wiem, po co w pierwszej kolejności w ogóle trzymać strażników w dziurze. Takie myśli krążyły mi po głowie, gdy przedzierałem się przez piekło korytarzy. W pewnym momencie natknąłem się na tłum strażników pochylających się nad jakimiś szynami. Co zaskakujące, nie wydawali się ani trochę zaniepokojeni. Na co wy się gapicie? Zapytałem ich. Odwrócił się strażnik, którego rozpoznałem jako Fentona. To będzie zajebiste. Uśmiechnął się, gestem nakazując mi spojrzeć niżej. Nie wiedziałem nawet dokąd idę, więc nie zdawałem sobie sprawy, że znalazłem się na poziomie tuż nad salą treningową. Była to rozległa sala gimnastyczna z całą masą najlepszego sprzętu, jaki można było dostać. Ale był tam jeden strażnik, który używał go najczęściej. Branko Petrowicz. To serbsko-amerykański facet, którego przerośnięta sylwetka nie ma kurwa żadnego sensu. Przysięgam, że kiedy go poznałem, nie mógł mieć więcej niż 2 metry. Teraz ma około 249 cm. Nie jestem pewien, jakiego rodzaju dziwaczne eksperymenty na nim przeprowadzono, ale na pewno grubo przesadzono. Mimo alarmów, był w trakcie wyciskania nad głowę czegoś, co wydawało się być nieludzko dużym ciężarem, gdy jeden ze zbiegłych obcych wlazł na teren siłowni. Był to luz, mierzący 188 cm i ważący 93 kg. Podobnie jak pozostali więźniowie, był on całkowitą zagadką. Jego w większości nagie ciało można było porównać do ciała kulturysty, z wyjątkiem setek blizn zdobiących skórę. Bardziej niepokojącym elementem jego estetyki był fakt, że miał tylko jedną połowę twarzy. Druga połowa składała się z odsłoniętej czaszki, w której przez kość płynął jakiś dziwny czerwony prąd elektryczny. Wydaje mi się, że moi koledzy agenci nie zadawali sobie trudu studiowania więźniów, których pilnowali, bo Branko nigdy nie miałby szans. Nieważne, czy przewyższałeś luza siłą. Wystarczyło jedno dotknięcie i już cię nie było. Jedynym praktycznym sposobem na pokonanie go było użycie broni dystansowej. A nawet wtedy łatwiej powiedzieć niż zrobić. Branko chrząknął jak tępy mięśniak, a potem chwycił talerz olimpijski i rzucił nim w luza, jak frisbee. Trafił, prawdopodobnie łamiąc mu żebra, ale to nie wystarczyłoby go powalić. Gdy tylko rzucił się do przodu, walka została rozstrzygnięta. Branko próbował go zaatakować, co było błędem tak strasznym, że całe jego ciało zaczęło drżeć, gdy jego skóra zetknęła się z opuszkami palców luz. Prąd elektryczny rozprzestrzenił się po jego ogromnej klatce piersiowej, powodując, że w ciągu kilku sekund jego organy przestały funkcjonować. W mgnieniu oka został zamieniony w kupę spalonego mięcha. Nie zdążył nawet krzyknąć. Widziałem, jak twarze moich oszołomionych kolegów opadają, gdy byli świadkami tego, co pewnie uznali za nieprawdopodobny wynik. Byli idiotami, ale prawdę mówiąc, ja też byłem idiotą, że w ogóle tu zostałem. Niedługo potem z sąsiedniego przejścia zaczęły dobiegać odgłosy łamania kości i ciężkich kroków. Wraz z resztą agentów skierowałem swój wzrok na to, co z pewnością było kolejnym nadchodzącym zagrożeniem. Zamknięte metalowe drzwi do korytarza nagle zostały wgniecione z drugiej strony. Podkreślam, bardzo kurwa wgniecione. Wystarczyło jeszcze jedno uderzenie, by całkowicie wyrwać je z zawiasów. Mierzący 198 cm wzrostu, ważący 110 kg i przybywający w odmętach krwi, flaków i kończyn zabójca z filmów slasherowych, znany jako Drutogłowy. Zgodnie z tym imieniem, cała jego głowa, z wyjątkiem jednego oka, była owinięta zardzewiałym drutem kolczastym. Nosił podniszczoną, starą, skórzaną kurtkę i dżinsy, a na głowie miał wielką czuprynę. Wyglądał jak przestępca z lat 80.
Głównym obiektem zainteresowania wszystkich była broń w jego rękach. Duży, żelazny kij owinięty tym samym drutem kolczastym, który miał na głowie. Jeśli nie zginąłeś od uderzenia, co jest mało prawdopodobne, to z pewnością dopadłaby ci infekcja. I nie pytaj nas, dlaczego nie zabraliśmy mu broni, kiedy go zamknęliśmy. Zrobiliśmy to, ale jakimś cudem, jakimś sposobem odzyskał ją z powrotem. Na takie rzeczy naprawdę nic nie można poradzić. Co tu się do cholery dzieje? Pomyślałem. Zdarzały się naruszenia, jasne, ale wyglądało na to, że każdy pierdolony obcy jakoś uciekł. Jak to możliwe? W każdym razie w tej chwili nie mogłem sobie pozwolić na głębsze zastanawianie się nad tym. Gdy drutogłowy zaczął wykańczać stojących mu na drodze zdezorientowanych agentów, przypadkowo zetknąłem się wzrokiem z Luz. Dostałem prawie ataku serca, gdy zacząłem przepychać się przez tłum. Mimo że byłem przekonany, iż w żadnym innym miejscu w dziurze nie byłbym bezpieczniejszy, to jednak moje reakcje typu walcz lub uciekaj kazały mi iść przed siebie, z dala od bezpośredniego zagrożenia. To było dość zabawne. Przeżyłem tak wiele doświadczeń związanych z życiem lub śmiercią, że moja reakcja na adrenalinę płynącą w moich żyłach została przytłumiona. Dzisiaj z pewnością się ożywiła. Chyba nie zwracałem wystarczającej uwagi na otoczenie, bo gdy już miałem wejść na schody, poczułem jak ogromne ramię uderza mnie w klatkę piersiową, w rezultacie przewracając mnie. Spojrzałem w górę i zobaczyłem kolejnego strażnika, Kejda, który spoglądał na mnie z góry. Oczywiście cieszyłem się, że nie był to jeden z obcych, ale Kate nie był dużo bardziej sympatyczny. Po co uciekasz? Uśmiechnął się do mnie szyderczo. To jest naruszenie, prawda? Dlaczego nie zrobimy tego, co do nas należy? I nie naprawimy tego. A spierdalaj! Splunąłem na niego, po czym spróbowałem przejść obok. Bez efektu. Złapał mnie za kołnierz i trzasnął mną o ścianę. Z pewnością jego waga dawała mu nade mną przewagę. Nie ćwiczyłem walki wręcz, tylko po to, żeby jakiś dupek rzucał mną jak szmatą. Uderzyłem łokciem w jego nadgarstek, co rozluźniło jego uścisk. Następnie uderzyłem go kolanem w brzuch, a potem próbowałem uderzyć w szyję. Ale wtedy złapał mój nadgarstek w połowie ciosu. Niezłe ruchy, powiedział obrzydliwie sarkastycznym tonem. Zacisnął pięść i uderzył mnie w podbródek, przez co prawie straciłem przytomność. W międzyczasie drutogłowy coraz bardziej się zbliżał. Chyba będziemy musieli dokończyć to innym razem, powiedział. Ktoś tu musi w końcu pracować. Nie miałem pojęcia, co sobie myślał, chcąc zmierzyć się z jednym z obcych, ale nie chciałem też osobiście się temu przyglądać. Wciąż odczuwając ból po jego uderzeniu, podniosłem się i zacząłem biec dalej, podczas gdy wokół mnie narastały odgłosy rzezi. Był jednak pewien rażący problem. Nie miałem pojęcia, dokąd zmierzam. Wyjścia na pewno będą zablokowane od wewnątrz. Czy mamy jakieś bezpieczne pomieszczenie? Pomyślałem sobie. Nie, oczywiście, że nie. Byliśmy tu całkowicie zbędni. Oczekiwali od nas, że będziemy walczyć z tymi stworami twarzą w twarz, mimo że po naszej stronie nie było żadnych jebanych szans na zwycięstwo. Mogłem zrobić tylko jedną rzecz. Przetrwać do czasu pojawienia się TFVNH. Oczywiście nie było to żadne gwarantowane wybawienie, ale moje możliwości były nikłe. Mimo to wydarzyło się coś zaskakującego. Wśród kakofonii gorączkowych rozkazów przez moje radio przemknął znajomy głos. To był Sandu. Podniosłem radio i wyizolowałem jego transmisję. Hej, Jason. Żyjesz? Tak. Gdzie jesteś, stary?
Blok C. Miałem szczęście i znalazłem coś dziwnego. To może nas uratować, chodź. Oczywiście nie było w tym zbyt wielu informacji, ale było to lepsze niż bieganie bez celu. Na szczęście blok C znajdował się dość blisko, więc udało mi się dotrzeć do niego bez natknięcia się na kolejnego obcego. Kiedy jednak dotarłem na miejsce, panował tam taki sam chaos jak wszędzie. Obróciłem głowę, próbując wypatrzyć Sandu. Krzyczałem do radia, ale jego odpowiedź została zagłuszona przez wszystko inne, co mnie otaczało. W trakcie poszukiwań zacząłem odczuwać dziwne, niepokojące ciśnienie, które sprawiało, że czułem, jakbym zapadał się w beton pode mną. Nie musiałem się domyślać, co było jego źródłem. To był diaksek. 287 cm. Waga nieznana. Z wyglądu diaksek przypominał bądź przypominała coś, co można zobaczyć w rogu pokoju podczas paraliżu sennego. Masywna, pozbawiona twarzy postać ubrana w czarną szatę, która podrygiwała w niepokojący sposób, kiedy szła. Nie byłem pewien, jak właściwie zabijał ludzi. Gdy tylko ktoś znalazł się w pewnej odległości od niego, zastygał w miejscu i zaczynał krwawić z oczu. A potem pozostawał w tym stanie na zawsze. Oczywiście nie było to coś, na co czekałem z niecierpliwością. Gdy patrzyłem przed siebie, widziałem, że kilku nieszczęsnych strażników już znalazło się w jego strefie śmierci. Chcąc uniknąć podobnego losu, skręciłem w przeciwnym kierunku i zacząłem biec. I wtedy prawie się zesrałem. W odległości około 10 stóp stał nieumarły nazista. 173 cm wzrostu i 65 kg wagi. Jego imię w zasadzie mówiło wszystko. Mężczyzna w brudnym i zniszczonym mundurze SS z pękniętą maską przeciwgazową na twarzy. W jednej ręce trzymał swój charakterystyczny nóż Kampfmesser 42, który w niewytłumaczalny sposób był nie do złamania, niezależnie od tego, co próbowaliśmy mu zrobić. W drugiej trzymał miotacz ognia podłączony do masywnego zbiornika na plecach, który rozpylał pewnego rodzaju czarny płomień, mający sprawiać niewyobrażalny ból przy kontakcie z człowiekiem. Można powiedzieć, że utknąłem między skałą a twardym gruntem. Jedynym wyjściem było rzucenie się przez barierkę obok mnie na masę walących się ciał 15 metrów niżej. Zanim zdążyłem pomyśleć o odmówieniu modlitwy, poczułem z boku dłoń, która chwyciła mnie za rękaw, przyprawiając mnie o kolejny zawał serca. Ale tym razem było to coś dobrego. Choć raz. Obejrzałem się i zobaczyłem Sandu, który wychylił głowę z czegoś, co wydawało się być ukrytymi drzwiami w ścianie. Idziemy, kurwa! Krzyknął szeptem, zanim wciągnął mnie do środka. Zamknął za sobą drzwi, pogrążając nas w kompletnej ciemności. Co to za miejsce do cholery? Zapytałem, nie spodziewając się szczegółowej odpowiedzi. Sandu oświetlił sobie twarz latarką w telefonie. Nie mogę ci powiedzieć, ale to trochę pojebane. Z korytarza słyszałem, jak nazista zaczyna rozpylać swój miotacz ognia. Nagle zastanowiłem się, czy moc diakska zadziała na innych obcych. W każdym razie lepiej było nie przebywać w ich zasięgu, więc poszedłem za Sandu. Poprowadził mnie jakimś ukrytym korytarzem. Szedłem dosyć długo, może około 8 minut, i w końcu znalazłem się w czymś, co wyglądało na jakieś pomieszczenie nadzoru bądź kontroli. Było jeszcze ciemno, ale monitory dawały wystarczająco dużo światła, aby wygodnie się po nim poruszać. Ale co najdziwniejsze, miejsce to wyglądało na trochę zaniedbane. Nie ma szans, żeby było używane przez wyższych rangą. Monitory były porozrzucane dookoła, połączone plątaniną kabli do wielu gniazdek rozmieszczonych w całym pomieszczeniu.
Było też tylko jedno krzesło. Chyba nie da się tego wyjaśnić. Powiedziałem. Ta, bez kitu, nie? Odpowiedział Sandu, po czym gestem wskazał na monitory. Zobacz to. Co my, kurwa, właśnie znaleźliśmy? Skorzystałem z propozycji, pozwalając moim oczom powędrować w stronę ekranów. To, co zobaczyłem, byłoby normalne. W każdym innym scenariuszu. Każdy z monitorów pokazywał inną część więzienia, a wszystkie przedstawiały masakrę, która rozgrywała się na zewnątrz. Strażnicy zostali rozerwani na strzępy. Niektórzy próbowali walczyć. Większość uciekła. Łączyło ich jednak to, że wszyscy zostali doszczętnie zniszczeni przez obcych. Mogłem obejrzeć, jak chirurg robi komuś przymusową lobotomię, uśmiechając się przy tym jak diabli. W tym samym czasie Morgi żuł odciętą głowę jak zabawkę. Ale wtedy zauważyłem coś ciekawego na ekranie poniżej. Drutogłowy i Luz spoglądali na siebie nawzajem. Wtedy dotarło do mnie dość oczywiste odkrycie. Oczywiście obcy nie zamierzali zabijać tylko strażników. Z całą pewnością chciały też zabić siebie nawzajem. To powinno być oczywiste od samego początku. Uśmiechnąłem się, czując jak do mojego organizmu wkrada się jakaś niejasna nadzieja. Nadzieja ta wzrosła jeszcze bardziej, gdy zobaczyłem jak nazista oblewa Diakska nieprzerwaną falą czarnych płomieni, a ten z trudem porusza się naprzód. Wygląda na to, że tym draniom można jednak zrobić krzywdę, pomyślałem sobie. Ale oczywiście, moja nadzieja była ulotna. Nie zamierzałem się oszukiwać. Nawet jeśli na końcu wszystkiego zostanie tylko jeden obcy, to znaczy, że będzie to najsilniejszy z nich wszystkich. A my nie możemy tu zostać na zawsze. W tym momencie moja przyszłość jest w najlepszym wypadku niepewna. Może mi się poszczęści, prawdopodobnie nie. Natomiast w międzyczasie przypuszczam, że będę się cieszył tym spektaklem. Zobaczymy, jak potoczą się sprawy.